No przede wszystkim żałujemy tej pierwszej połowy na pewno, bo kilka sytuacji ciekawych stworzyliśmy i te pierwsze 5-10 minut po przerwie uważam, że też bardzo dobra sytuacja Stańczyka, natomiast no, brakło w tym wszystkim wykończenia, brakło troszeczkę szczęścia, a druga połowa już brakło jakości. No, drugą bramkę dostałem w momencie, gdyby mamy strzelić tak naprawdę bramkę, byliśmy w bardzo dobrej sytuacji, natomiast no, zdecydowała jakość po prostu i ta różnica. I to jest ta różnica, która zdecydowała się w wyniku. To jest tak, jest takie powiedzenie, tak się wszystko utarło, że jest fajnie, bo się mecz układa, ale powiem wam tak, ze swojego doświadczenia, a już tego doświadczenia nie brakuje mi, że to jest też nieciekawa sytuacja, bo cały czas grasz i masz wynik, ale przeciwnik ma bardzo dużo czasu na to, żeby po prostu odrobić i to jest nieciekawe, bo ten generalnie najczęściej spotykam się z taką sytuacją, że ten wynik usypia. Usypia po prostu zespół i zamiast tej gry, która była ustawiona, która była przygotowana, to właśnie ta szybko strzelona bramka jakby burzy ten plan, bo już jest fajnie, jest happy, jest dobrze na boisku i zaczynają się dziać różne rzeczy. Na szczęście ta bezpośrednia gra Wisły dzisiaj spowodowała, że no, myśmy też musieli być czujni, bo oni byli bardzo agresywni, bardzo na boisku blisko nas, szukali cały czas tego gola, kontaktu i myślę, że o tyle dobrze, że nas to pobudziło i nas to trzymało w grze. Bo tak to mówię, czasami jest ta szybko strzelona bramka jest takim, no nie jest dobra, no, z takiego punktu praktycznego mówię. Cieszę się, że po tych czterech porażkach, które spadły na nas, mówiłem, że takie porażki to nie jest przypadek, panowie, to nie jest przypadek. W życiu nie ma przypadków, to wiecie o tym. I coś chciały nam te porażki pewnie pokazać, coś nam chciały udowodnić, że pewnie nie jeszcze musimy mocno pracować i nie ma momentu, bo gdybym teraz może tutaj wchodził w szczegóły tych czterech porażek, to może bym skrzywdził te zespoły, z którymi graliśmy, a nie chciałbym, bo szanuję każdego przeciwnika, ale naprawdę nie byliśmy gorsi i przegrywaliśmy albo tutaj u siebie mecze w 90+3, co panowie na pewno widzieli, a to boli, a to się dostaje po plecach, wie pan, to boli po prostu. Stracona bramka w 90+3 na swoim boisku to boli i przegrywamy, a przegrywamy też w Tarnobrzegu czy w Dębicy, gdzie to są bardzo dobre zespoły, Siarka czy Wisłoka, przegrywamy 2-1, gdzie na pewno nie byliśmy gorszym zespołem. No i zrobiły się cztery porażki i to jest problem. Teraz jak zareagować, jak podźwignąć zespół, gdzie drużyna, nie ukrywam, ale była w dołku, prawda? No i tutaj dzisiaj myślę, że było widać taką ten charakter, który mieliśmy w jesieni, który nas charakteryzował, że szliśmy po zwycięstwo, to pokazywaliśmy w każdej akcji i dzisiaj to właśnie też taki był sposób grania. Mówię jeszcze raz, przeciwnik nas do tego troszeczkę jakby sprowokował, ale to dobrze właśnie i chciałbym taki zespół zawsze widzieć.